Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała dla jednostek medycznych z terenu Jasła sprzęt o całkowitej wartości 820 830 zł. Nowo powstały w Jasielskim Szpitalu Specjalistycznym oddział geriatrii otrzymał na dzień dzisiejszy w ramach kontraktu 22 finału WOŚP sprzęt o wartości 30 700 zł. XXII finał odbył się w roku 2014 pod hasłem Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Jeżeli chodzi o pomoc ze strony Fundacji Pana Jerzego Owsiaka, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, otrzymaliśmy dotychczas dwa takie nowoczesne kardiomonitory służące do monitorowania podstawowych czynności życiowych, dwa wózki służące do przewożenia osób starszych. Prawdopodobnie otrzymamy również podnośnik służący do podnoszenia osób niepełnosprawnych i wannę służącą z kolei do utrzymania higieny tych osób. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że Fundacja nas pomaga. Ten sprzęt jest nam bardzo potrzebny. Oczywiście potrzebujemy również nadal pomocy i sprzętu i na taką pomoc liczymy. Oddział nasz powstał we wrześniu ubiegłego roku. Jest to oddział 16-łóżkowy. Średnio miesięcznie obsługujemy 70 pacjentów, więc dosyć dużo. Zajmujemy się pacjentami z tych najstarszych przedziałów wiekowych, najczęściej są to pacjenci w 8-9 dekadzie życia. Zajmujemy się diagnostyką, zajmujemy się leczeniem tych pacjentów, zajmujemy się również profilaktyką. Sprzęt jest używany codziennie. Codziennie używany wielokrotnie, jest bardzo potrzebny, wykorzystywany w 200%, można powiedzieć. Oddział neonatologiczny jest najczęściej obdarowywanym ze wszystkich jasielskich oddziałów. Otrzymywał on pomoc z pieniędzy zebranych podczas 1, 7, 8, 9, 17 i 20 finału. W ostatnim czasie w ramach kontraktów zostały przekazane m.in. aparat ultrasonograficzny, monitor pomiarów przezskórnych, kardiomonitor oraz urządzenie do screeningowego badania słuchu Otorit. We wcześniejszych latach przekazane zostały inkubator podstawowy, inkubator do intensywnej opieki oraz urządzenie do przesiewowych badań słuchu metodą otoemisji akustycznych. Od momentu przekazania urządzenia każdy noworodek ma przeprowadzane badanie słuchu w ramach programu powszechnych przesiewowych badań słuchu. Fundacja w ramach tego programu przebadała już prawie 4,5 miliona noworodków w całej Polsce. Wartość całego sprzętu przekazanego do Jasielskiego Oddziału to 260 475 zł. Najbardziej wartościowy sprzęt przekazany przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy trafił do oddziału otolaryngologicznego. Między innymi jest to zestaw do tympanometrii, która jest rodzajem nieinwazyjnej metody badania słuchu, oraz w pełni wyposażoną pracownię audiometrii. Wartość sprzętu przekazanego do oddziału to 319 970 zł.